W auli pierwszego LO w Łukowie odbył się wielki finał akcji charytatywnej Aniołkowe Granie. Do udziału w niej zaprosiły Przedszkole Miejskie nr 2, Kościuszko oraz Szkoła Podstawowa nr 1. Wszyscy goście już przybyli, są panowie, panie, więc mam zaszczyt dziś rozpocząć aniołkowe granie. Trzy anioły to przy ludzie w Łukowie mieszkają. Tego nie wiem, lecz na pewno dobre serca mają. Jeszcze każdy to wie, Łukowe granie najlepsze w Łukowie. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli udało się pomóc 9 rodzinom zastępczym z powiatu łukowskiego. Do wczoraj myślałem, że miastem aniołów jest Los Angeles. Od dzisiaj uważam, że to jest miasto Łuków. No, dzisiejsza akcja przyniosła naprawdę wspaniały rezultat. Często rodzinami zastępczymi są dziadkowie, którzy żyją w warunkach często takich, powiedzmy, trudnych, ciężkich. I w tych warunkach też dzieci muszą, te dzieci, które są w tej rodzinie zastępczej, muszą egzystować. Jesteśmy mocno wdzięczni organizatorom, ponieważ w tamtym roku ta akcja była skierowana dowartościowała Dom Dziecka w Radoryżu Smolanym. A w tym roku te właśnie 9 rodzin zastępczych, także tym bardziej organizatorom należą się słowa uznania i podziękowania. Wpadłyśmy na pomysł, żeby w tym roku w naszym przedszkolu zorganizować taki kiermasz, gdzie rodzice upieką ciasta i będą je sprzedawali, a dochód z tych ciast przeznaczą na pomoc potrzebującym rodzinom. Jako rodzice staramy się zawsze uczestniczyć w potrzebach naszej społeczności lokalnej. Wspieramy różne inicjatywy oddolne. Akcja Aniołkowe Granie to już jest kolejna akcja, w której uczestniczymy. Tym bardziej, że szczytny jest cel. W poprzednim roku pieniążki były zbierane, czy różne talony, czy nawet artykuły biurowe w różnych urzędach także. Dla dzieci z Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym. Tym razem potrzeby są trochę inne, dużo większe. Dzieci z rodzin zastępczych są w takiej też sytuacji, gdzie taka ta potrzeba jest, można powiedzieć, zwiększona. Dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie takie inicjatywy. Rodziny zastępcze potrzebują nie tylko środków typu ubrania, wyposażenie, ale głównie remontów domów, tak, w których przebywają. Dużo firm, nawet naszych lokalnych, bardzo chętnie się włączy w tą akcję. Są przedsiębiorstwa jednoosobowe, które również włączają się bardzo charytatywnie w tą akcję, przeznaczając materiały budowlane. To pomoże na remont łazienki, to pomoże na ocieplenie poddasza i to zwiększy niejako byt tym dzieciom, tak, zamieszkujących w domach u rodzin zastępczych. Jesteśmy bardzo wdzięczni przede wszystkim naszym paniom, które angażują się w tą akcję. Angażują się nie tylko same, ale angażują również nasze dzieci, które będą mogły swoimi talentami pokazać, jak bardzo wspieramy tą akcję. Podczas finału na scenie zaprezentowały się przedszkolaki oraz uczniowie łukowskich szkół.
Te występy były podziękowaniem dla wszystkich darczyńców, którzy włączyli się w aniołkowe granie. Jasieńkowe Łódzka, jasieńkowe Łódzka, duszy w moim sercu tak zakochały. W moim ogródecku rośnie lelia. Powiedz mi, Maniusiu, czy będziesz moja? Skądże ją ma wiedzieć i tobie powiedzieć? Skądże ją ma wiedzieć, czy nie ma bada? Zobaczę dziś, czy siły mam dość, by wejść na szczyt, odmienić los i wyjść stąd raz jak wolny ptak. O tak! Mam te los, mam te los. W ubiegłym roku pomoc trafiła do podopiecznych domu dziecka w Radoryżu Smolanym. W tym roku popłynęła do 9 rodzin zastępczych, które wychowują 14 dzieci w wieku od 8 do 18 lat. Ta pomoc to nie tylko talony i bony do różnych sklepów, w tym sklepów AGD, ale również konkretna pomoc firm budowlanych przy przeprowadzaniu niezbędnych remontów. Akcji aniołkowego grania patronowała nasza telewizja Master TV.